16 października kadeci drugich klas mundurowych Technikum Logistycznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy brali udział w zajęciach z terenoznawstwa. Zajęcia były wspólnym przedsięwzięciem CKZiU oraz 4 Pułku Chemicznego w Brodnicy, który współpracuje ze szkołą przy organizacji zajęć dla klas mundurowych. Tym razem młodzież pod czujnym okiem 4 wojskowych instruktorów wykorzystywała w ramach ćwiczeń praktycznych swoją wiedzę z terenoznawstwa zdobytą podczas lekcji geografii. Zajęcia odbyły się w Górzmieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Uczniowie mieli za zadanie dotrzeć z wyznaczonego przez wojskowych instruktorów punktu do miejscowości Górzno, wyłącznie na podstawie mapy. Przyjechaliśmy tu w celu przećwiczenia sobie koordynacji z mapą i zapoznania w terenie. Przyjechaliśmy tutaj, aby doskonalić nasze umiejętności orientacji w terenie oraz przejścia z punktu A do punktu B. Nie, żadnych większych trudności nie mieliśmy, trasa była prosta, mapę dobrze odczytaliśmy. Mieliśmy dobrego przewodnika, tak. Moim zdaniem nie było żadnych trudności, trasa przebiegła pomyślnie, jak do tego momentu, a dalej zobaczymy, co będzie. Nie wiemy, miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych trudności. Myślę, że dalsza trasa, no. I powrót do domu. Każda grupa młodzieży mogła liczyć na pomoc instruktorów, którzy udzielali wskazówek i dzielili się z kadetami swoim doświadczeniem. Wszystkie grupy dotarły do celu bez problemu i zmieściły się w wyznaczonym czasie. Opiekę nad młodzieżą sprawiali nauczyciele CKZiU, a koordynatorem wyjazdu był pan Krzysztof Suchorab. No dawaj, bo ja nie chcę biegać z tobą. Nie muszę zresztą. I biegiem do grupy.